Cześć wszystkim, moi drodzy! Dzisiaj będziemy telefonowali, czyli coś, co naprawdę bardzo lubicie i ja wam powiem, niech nas je słyszy. Ja też bardzo lubię to robić. I dzisiaj jaką branżę bierzemy na tapet? Dzisiaj bierzemy branżę muzyczną, jednakże będą to tylko przedstawicielki płci pięknej, czyli same piosenkarki, wokalistki. Jak chcecie, tak mówcie. Naprawdę szereg pięknych i utalentowanych pań. Ile? Czy zagrają? Gdzie? Wszystko dzisiaj będziemy sprawdzali. Ciekawi? Zaczynamy. To mnie pani teraz wgniotła trochę w fotel, nie będę ukrywał, bo nie wiedziałem, że to będzie aż taka różnica. To jak to, moi drodzy, będziemy robili? Rzecz jasna, jesteśmy po raz kolejny XYZ z Wrocławia i organizujemy spotkanie, wydarzenie firmowe na dziesięciolecie tej właśnie firmy. Zaraz zobaczycie podczas rozmowy. Bardzo chciałbym, żeby mocno to wybrzmiało, a mianowicie, że film powstaje w celu badania rynku i ma znamiona mega humorystyczne. To o to tutaj chodzi. Nie mamy na celu nikogo obrazić, ani nic z tych rzeczy. No to teraz Ewelina Lisowska, czyli gwiazda, media ekspert pierwszej wody. Czy nie często ją słyszeliście? No właśnie, to w takim razie ile za taki koncert na TBA? Dzień dobry. Andrzej Wkręt, grupa TBA Wrocław. Proszę pani, dzwonię do pani, ponieważ chciałbym zorganizować koncert Eweliny Lisowskiej w naszej firmie, bo będziemy niedługo obchodzili dziesięciolecie. Oczywiście. A jaki termin? No to jest jeszcze dosyć odległy, bo jeszcze nawet nie mamy wakacji, ale już sobie pomyślałem, że będę starał się to organizować. Znaczy nie, ja pani podałem, kiedy firma obchodzi dziesięciolecie, ale chodzi mi oczywiście o sobotę. To w grudniu mamy wolne soboty, 2/9, no 2/9. No to 9 byłoby okej. Chodzi o występ z zespołem, czy występ z DJ-em? Zespołem. To taki koncert we Wrocławiu kosztuje 25 tysięcy netto. Okej, okay. A proszę mi powiedzieć w takim razie, co musimy zapewnić? Bardziej z tego tytułu na początku chciałem powiedzieć. No co, musi być scena, musi być jakieś oświetlenie, nagłośnienie odpowiadające miejscu, gdzie będzie się to odbywać, a też ilości osób, jakie się tam spożywacie. A jesteście pewni, że nie chcecie tego mniejszego setu z DJ-em? Dla nas super zespół, jak najbardziej, tylko zwykle jak gramy na takich eventach i jest taka ilość osób, o jakiej pan mówi, to po prostu łatwiej jest zorganizować taki bardziej kameralny występ. A proszę powiedzieć, to się cenowo też rozbija? Koncert z taki set z DJ-em, około 40 minut, a tam są największe przeboje Eweliny, to jest 15 tysięcy netto. Jasne. Dobrze, dziękuję, że pani w ogóle informuje, bo to dla nas też ważne. Czy inaczej, zapiszę sobie jakby dwie oferty i przedstawię dyrektorowi to na pewno. To w takim razie, no nie będę ukrywał, że mam kilka miejsc do obdzwonienia. Natomiast dziękuję pani bardzo za ofertę, zapisuję ją sobie i będę wracał, jeżeli się zdecydujemy. Proszę bardzo. Dziękuję, zapraszam, wszystkiego dobrego. Kompetentnie, bardzo kompetentnie i cieszy mnie fakt, wiecie jaki, że pani sama powiedziała o dwóch wyborach. W sensie pierwszy, tańsza opcja, 15 tysięcy, duży, droższy, 25 tysięcy, a nie, że się zamykamy i chcemy pokazać, że tylko z tej dużej stawki. To jest super. Kolejny telefon. Dzień dobry, Jędrzej Świeca, grupa TBA Wrocław. Proszę, panie, telefonuję, ponieważ chciałbym zorganizować koncert Ewy Farnej. Już panu powiem, czy mam w ogóle dostępny termin. 9 grudnia. Okej. Okay. To fajnie. To już wygląda zupełnie inaczej cenowo, bo koncert jest taki zamknięty, to jest 55 tysięcy netto. O Jezus, jaka różnica. A czym to się różni, że koncert zamknięty? No w sensie tyle kosztuje koncert Ewy Farnej z zespołem, 55 tysięcy. A to mnie pani teraz wgniotła trochę w fotel, nie będę ukrywał, bo nie wiedziałem, że to będzie aż taka różnica. No jeszcze jak pan podzwoni parę razy gdzieś, to może pan parę razy w fotel zostać ugnieciony dzisiaj. W sensie, że to będą jeszcze większe stawki? No w sensie nie wiem, gdzie pan chce dzwonić, ale to tak... Nie, no mamy jeszcze na oku takie jakby starsze zespoły, to... No to im bardziej starsze, znane w górę, tym drożej. Naprawdę? No tak.
Nie no, wie pani, bo to strasznie dużo pieniędzy. No dobrze, no nieważne. Jeżeli pani powiedziała z zespołem, to w takim razie ile jeszcze musiałbym zapewnić pokoi? 12, 13 osób, do 12 osób. Czy ta cena jest w ogóle do negocjacji? Może tak zapytam. Ja panu powiem, dlaczego nie jest do negocjacji. Dlatego, że cały zespół EBFR, i wszyscy muzycy i tak dalej jest z Pragi czeskiej. No nieistotne. Dobrze, no to nic. To zapisuję sobie też tę ofertę w takim razie i będziemy w kontakcie. No nie będziemy ukrywali, że tutaj stawka wzrosła diametralnie. Diametralnie to jest 55 tysięcy złotych, ale mamy do czynienia z zespołem. Więc siłą rzeczy z czeskiej Pragi ci państwo muszą dojechać 12 osób. To jest naprawdę potężne wydarzenie. Jeżeli to jest potężne wydarzenie, to ono musi odpowiednio kosztować. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie. My mamy do obdzwonienia inne panie. To teraz, moi drodzy, telefonujemy do, powiem wprost, BAIM, czyli Beata Kozidrak. Osoba, no, z polską sceną muzyczną, no, nie wiem ile lat, ale na pewno dziesiątki. Bardzo znana postać i bardzo barwna. Dzień dobry, Janusz Bąk, grupa TBA Wrocław. Telefonuję, ponieważ chcielibyśmy zorganizować koncert pani Beaty Kozidrak na naszym dziesięcioleciu firmy. Najpierw termin. To jest, ja dzwonię tak dopiero, mówię, bardzo wcześnie, bo termin jest 9 grudnia. Nie, 9 grudnia już mam zajęte. 6, 7, 8, 9, 10. Już wszystko jest zarezerwowane. Ale wie pani co, bo my mamy termin oczywiście ruchomy, bo mamy 12 grudnia tak naprawdę to dziesięciolecie. Wtorek mam wolne, ale potem już cały weekend też mam zajęte. Piątek, sobota, niedziela, Beata jest zajęta. Tak samo pierwszy weekend grudnia, pierwszy, drugi, trzeci też już mam wszystko zajęte, umowy podpisane. No po tym terminie, bo nie będę ukrywał, zależy mi trochę na weekendzie. Nie mam w grudniu żadnego wolnego weekendu. W listopadzie, jakbyście chcieli, to mam drugi, ten 24, 25, 26 listopad jest wolny. 30 listopad jest na razie wolny. No dobrze, no to ten 30 listopada to nie byłoby tak źle, bo wie pani jak to jest, na jednak imprezy firmowe, no nie będziemy chyba ludzi brali w tygodniu, bo to jednak fajnie by było, żeby mogli odreagować później przez ten weekend, no. Wie pan co, niech pan do mnie napisze maila, ja panu za chwilę wyślę ofertę, bo jestem w biurze i w ciągu pół godziny będzie pan miał pełną ofertę. A dowie pan tego, że będę zaraz siadał w samolot, możemy to zrobić tutaj, teraz, tak chociażbym orientacyjnie poznał? Cenowo nie, dlatego, że cena u nas za występ ustala się, a ta występuje na tego typu imprezach razem z zespołem BAIM. Jak ustala pan sobie już cenę honorarium, jest to ustalone, to już potem wszystkim zajmuję się ja. To już wysyłam w SMS-ie. Dobra. I proszę z nim o honorarium rozmawiać. Dobra, to tak zrobimy. Pozdrawiam, cenię. Ciekawe, czy wyślę numer do tego gościa. Dzień dobry, Andrzej Bąk, grupa TBA Wrocław. Dostałem, proszę pana, ten kontakt od pani Ewy. Kiedy, gdzie? Wrocław, ustaliliśmy 30 listopada. Nie. A to może pan chociaż powiedzieć, jaka to jest stawka, bo my może nie jesteśmy nawet gotowi, albo jesteśmy, bo nie wiem, o czym rozmawiamy tak naprawdę, nie znając szczegółów. A pan jaki ma budżet na to? No nie, no, wolałbym, żeby pan przedstawił ofertę, bo to tak nie wiemy. No nie, no jeżeli pan ma mały budżet, no to wiadomo. No, nie no, mały, nie, no jesteśmy firmą z dziesięcioletnim jakby stażem w branży IT, więc mamy przygotowane na to, no to dziesięciolecie. 85 tysięcy. 85 tysięcy złotych. Tak. I to jest za cały zespół, tak jak z panią Ewą rozmawiałem, prawda? Tak. No. Do tego dochodzi tam transport, hotel, takie rzeczy. Dobrze, to dziękuję panu bardzo, jesteśmy w kontakcie. Dzięki. Wszystkiego dobrego. Ale z drugiej strony, szanowni państwo, tu jest cały zespół. To jest 12 jedynek, 2 apartamenty, także to jest naprawdę potężna liczba osób. Transport, sprzęt, to by tak się mówi. Natomiast patrząc na wszystkie rzeczy, które są potrzebne, to autentycznie jest to kwota oszałamiająca. Ale zobaczmy, ile ludzi jest zaangażowanych w ten koncert. Andrzej Nowakowski, grupa TBA Wrocław. Proszę pana, telefonuję do pana, ponieważ jesteśmy zainteresowani zorganizowaniem koncertu pani Doroty. Nie gramy koncertów, także to się nie udało. Ale rozumiem, że pani Dorota nie występuje jakby na takich wydarzeniach, tak? Nie gramy koncertów ogólnie na tą chwilę. Jedyna opcja to jest taki, powiedzmy, event bardzo skrócony, kogoś specjalny. Wtedy możemy wystąpić z 3 utworami, ale to jest wszystko, co możemy zrobić na chwilę. No to w zasadzie, no w sensie 3 utwory to zajmie ile? 15 minut pewnie, tak? Maksymalnie. No ale jakieś później, nie wiem, choćby 15 dla ludzi? Ale dla ludzi co?
No, no nie wiem, no wie pan, no to jest wielkie wydarzenie u nas w firmie, no to nie wiem, no chociaż jakby jakieś autografy, cokolwiek, no nie, nie, nie. To ja panu wytłumaczę, jakby to miało wyglądać. To miałoby wyglądać tak, że jest przemówienie naszego prezesa, to w ogóle miałaby być impreza dla 100-120 osób, jest przemówienie prezesa i później wchodzi pani Dorota, która zaśpiewa, załóżmy, te trzy kawałki, jak pan powiedział, powie coś do ludzi i nie wiem, będziemy mieli przygotowanych, załóżmy, 10 płyt i później my sobie swoim pracownikom tam, załóżmy, nie wiem, w jakiejś loterii rozdamy. To nie chodzi o to, żeby ona podchodziła do ludzi, z nimi rozmawiała. No to te 10 płyt, nie ma problemu z spotkaniem z zarządem, jakieś rozmowy. O coś takiego nam chodzi. Czy coś musimy jeszcze zapewnić państwu? Nocleg, wyżywienie, z takich rzeczy. Nocleg, jak najbardziej, tak. Wyżywienie, obiad dla zespołu. To teraz proszę powiedzieć, jakie to byłyby koszty dla naszej 50 firmy? 50 tysięcy. Równo 50 tysięcy? Tak, jest netto. Czy ta kwota jest do negocjacji? Nie. 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 No, chętnie tego typu rzeczy. Jak już ktoś chce, to albo tam odbiegamy, no i tyle. Nie mamy jakiegoś tam, wie pan, ciśnienia na tego typu rzeczy. No. Ale wie pan, no wolę zapytać. Zawsze może pan powie, nie, że jest, a może nie, ale wolę zapytać, jak to. Moja branża marketingowa, to muszę tego mnie uczyli. Dobra, to wie pan co, to ja sobie to przedyskutuję, rzecz jasna, z dyrektorem i jeżeli zdecydujemy się, to będę do pana wracał z informacjami. Ciężko jest mi, moi drodzy, to skomentować. Wiecie dlaczego? Ponieważ jest to mini koncert. Tak jak mamy zoo i mamy mini zoo. Czyli tutaj dostajemy najlepsze, ale w bardzo skróconej wersji. I myślę, że to byłoby dobre, ale chyba nie na organizację imprezy firmowej, takiej, gdzie ludzie by czekali i tylko trzy piosenki pani Dorota by zagrała. Myślę, że to trochę jest jednak zbyt mało. 50 tysięcy, przyjeżdża zespół. Znowu musimy wziąć to pod uwagę. Co więcej? Nie wiem, ale dobrze mi się rozmawiało. Wszystkie te rozmowy były bardzo fajne. Przechodzimy, moi drodzy, do podsumowania i zobaczymy sobie, jak to dzisiaj wyszło. No to, moi drodzy, w takim razie szybkie podsumowanie, wręcz lapidarne na temat tego, co się dzisiaj wydarzyło. Pierwszy telefon do pani Eweliny Lisowskiej, 15:25, DJ lub zespół, kwota najniższa ze wszystkich, super rozmowa, super pani odpowiedzialna za to wszystko. Później mieliśmy kontakt do zespołu BAIM, czyli tutaj pani Beata Kozidrak i cały zespół, ta liczba osób 12 ponad i dwa apartamenty i to wszystko, kwota najwyższa, bo 85 tysięcy złotych. Dalej mieliśmy panią Ewę Farną, tak chyba dobrze się mówi, 55 tysięcy złotych i na sam koniec wzięliśmy panią Dorotę, gdzie kwota wynosiła 50 tysięcy, że tylko, że tutaj to był taki mini koncert. Chyba tak to nadal będę nazywał i myślę, że ta nomenklatura jest odpowiednia. Dajcie znać, co wy, moi drodzy, o tym sądzicie. Chciałbym tylko jeszcze raz zaznaczyć na sam koniec, że jest to film, który ma na celu zbadać rynek i nic więcej. W celach wiecie jakich. Dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnym materiale. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Lubicie takie filmy, moi drodzy, jeszcze zostali? Piosenkarze. Jest ich mniej niż piosenkarek, ale nic nie szkodzi. Można to też sprawdzić. Subskrypcja, pierwszy i drugi film. I jak będzie dużo łapek, to będzie film jak najszybciej. Wszystkiego dobrego. Pa!